Hej kochani, witam was bardzo szybko w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj mamy już, czekajcie, niech tylko sprawdzę, 18 jest wtorek. Ja miałam dzisiaj nic nie nagrywać, bo miałam późno wrócić, ale dzisiaj wróciłam z szefem autem, więc nie straciłam 1,5 godziny na podróż pociągiem, dlatego jestem już w domu. Ktoś tam coś do mnie pisze, a to moja siostra. No i tak samo dzisiaj zdążę zrobić jakiś obiad, taki wiadomo, na szybko, bo jest druga, o trzeciej idę już do pracy i właśnie zabiję Feliksa, który drapie mi kanapę. No, a w międzyczasie pokażę wam, co wczoraj dostałam w pracy, taki malutki prezencik. Tak to się prezentuje, mamy świąteczny kubeczek, a w środku jakieś cukierki. Może tutaj wam pokażę, o, takie. Oczywiście złote cukierki, więc ich nie wyciągam, bo koty to oczywiście, bo koty to takie właśnie kochają i w ogóle jak ja wyglądam, muszę się iść trochę ogarnąć. A ten szum, który słyszycie, to właśnie działam tutaj mikrofala, bo rozmraża się mięso. Zrobię dzisiaj żeberka i mam tutaj coś, co kiedyś kupiliśmy w Polsce. Jest to taki fix do żeberek, soczyste żeberka w coli. Wiem, że to na pewno nie jest nic zdrowego, no ale wiecie, czasami na szybko tak będzie. Dodaj 200, dodaj żeberka, ziemniaki, kolę i ketchup. No chyba tą kolę to ja na pewno pominę, bo chemii to i tak tu jest sporo, więc ja się zabieram za obieranie ziemniaków, wrzucam wszystko do tego worka, tego, tu jest woreczek, woreczka. I zaraz wkładam do piekarnika, a do was odezwę się później. Ok, ziemniaki już siedzą w worku. Teraz lecimy po żeberka, ketchup, no i może trochę jednak dam tej coli. Zobaczymy. Żebra też już siedzą, czas na ketchup. Dobra, chyba tyle wystarczy. Mamy, no i co tu jeszcze, przyprawa i ta kola, więc lecimy. Przyprawa. No i mam trochę Pepsi Light. Starczy? Starczy. No i lecimy z tym niezdrowym jedzeniem na szybko do piekarnika. No i blaszka i lecimy z tym koksem. Ciekawe, ciekawe co z tego wyjdzie i czy będzie smakowało. Hej kochani, witam was ponownie na moim kanale, już chyba 2 dni później, bo dzisiaj mamy 20. Otworzymy sobie teraz nasze zaległe kalendarze adwentowe. Ja też jeszcze mam gdzieś jakiś haul, więc pewnie wam też go wrzucę. No i dodam ten win, bo chciałabym, żeby się pojawił. W zasadzie mam mało czasu do wyjścia do pracy, no ale widziałam, kilka osób tam pisało, dlaczego znowu nie ma Vlogmas. No ale ja wam też mówiłam na początku, że tyle, ile mi się uda, tyle będę dodawać. Wiecie, jak to jest przed świętami, w pracy po prostu młyn. Więc no niestety są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiadomo, jak to jest przed świętami, pewnie u was w domu tak samo. Ja nawet jeszcze nie mam prezentów, dzisiaj wieczorem pojadę, więc jeśli mi się uda, to też nagram dla was mniej więcej jakieś tam propozycje. Zostało mi też sporo zdrapek, które chciałabym zabrać ze sobą do Polski, więc chyba nagram też tutaj jakieś odcinki zdrapkowe, żebyście mogli oglądać, jak ja będę w Polsce, albo też może dodam do jutrzejszego vlogmasu, zobaczymy. A teraz chodźcie, otworzymy sobie nasze tutaj pozostałe okienka i zobaczymy, co tam się kryje. No okej, tutaj to musimy już zmienić na 20. Zero widzę, tylko jeszcze 2 jest. I w zasadzie do końca grudnia, znaczy do końca grudnia, do końca Vlogmas jeszcze 4 dni. A więc tak, lecimy, nie przedłużamy, na którym dniu my tutaj skończyliśmy. Zaraz zobaczymy, mamy 20, herbatka. Na dzisiaj to super owoc, aronia i sok z jagód akai. Widzicie? Widzicie? Tutaj jeszcze widzę 17 nieotworzona, więc lecimy i z nią. Mamy herbatę czarną. 19,
Tak, 19 też mamy. O, i 18, więc dzisiaj 4 okienka otwieramy, więc musimy to zrobić jakoś w miarę szybko. Mamy herbatę czarną, cytrusową z imbirem. I ostatnia herbatka na dzisiaj. Cały styczeń będę piła. Jak wrócę, mamy gruszkę i cynamon z Vitax. Jesteś? Jesteś. Ok, zostały nam tutaj 4, 21, 22, 23 i 24. Ok, herbatki za nami. Teraz lecimy z naszymi próbkami. 21 nie. 22 nie. 18. Tutaj 24. 19 mamy. A co ich mam tak dużo? 17, 20 i 23. Tak, 21, 23, 20... A, 20 zostaje. 24 i 22. Te zostają, lecimy z tymi. 20. Lecimy po kolei. Znaczy nie po kolei, tylko tak jak leci. Właśnie coś fajnego mamy tutaj. To może być super. Tropikalna maska bananowa. To mi się podoba. Banan. To na twarzy. Żelowa maseczka na twarz. Daisy, uciekaj mi stąd. 17. O, też to samo, tylko że inny smak, a w zasadzie zapach. Odejdź, kocie. Również Tropikaj, Wyspa Tropikalna, Mango i Marakuja. Edycja limitowana. W sumie na bananie też była edycja limitowana, więc nie wiem, czy to naprawdę one wszystkie są edycja limitowana, czy może tylko tak jest napisane. Ok, mamy 19. Oriflame. Przeciwstarzeniowy krem. Jest. Jest. Kremów nigdy za wiele. I 18. Ostatnia próbeczka, maseczka na dziś. O, coś co ja lubię, ziaja. Ziajkę bardzo lubię. Maska oczyszczająca z glinką szarą. Skóra mieszana, tłusta, trądzikowa. O, tłusta to coś dla mnie akurat. Na pewno mi się przyda. Ok, to sobie chowana. Ups, coś mi tam spadło. Wywalimy nasze tylko tutaj szybko niepotrzebne rzeczy, żeby można tutaj, żeby tu było miejsce do nagrywania. I lecimy z kalendarzem z pracy. 23, nie 21, tutaj mamy 19. Tu Wam nie będę pokazywać, bo to są wszystko te same czekoladki, więc tylko sobie je otworzę, żeby było z głowy. 18 też. I co my tutaj jeszcze mamy? 23, 24, 17. I jeszcze jedno okienko. Tu była 5, 20. Ok, oderwimy to. I czy mi zostały? Tutaj widzę 5. Dlaczego ja tego nie oderwałam? Mamy 22, 24. Tutaj nie ma nic. 23 i 21. Ok. 4 czekoladki z pracy są. A my lecimy z kalendarzem. Kinder. I tak, 18. Czyżby tu była Kinder czekolada? Oczywiście, że tak. Jest i batonik. 23, nie 20. Dzisiaj chyba będzie to samo. Może inna wersja kolorystyczna? Tak. Tak też jest, tak jak myślę. Tak, Kinder czekolada. Już ją też widzieliście, więc tutaj nie ma co pokazywać. 21, nie. I co my tutaj jeszcze mamy? 4. Czwórka była otworzona, 22 nie. No jeszcze chyba z 2 okienka powinniśmy otworzyć. Tylko gdzie one są? Tutaj na pewno nie ma, 21 nie. A jest 19. Mamy naszego Szokobonsa, który jak zwykle nie chce wyjść. I jeszcze jedno okienko, 17. Tutaj mamy też Kinder czekolada. O, zielona, chyba zielona jeszcze nie było. Więc tak. 3 batoniki i Szokobons. Słodycze są, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze zostało nam Ferrero. Ferrero, gdzie ty jesteś? Widzę 19 tutaj. Mamy Ferrero Rocher. Następnie 18. Mon Cherie.
I 20, nie, chciałam to aż 21, ale to nie to. 17. Z której strony stoi? Ferrero Cushion. I teraz wychodzi, że tutaj też powinno być Ferrero Rocher, ale czy tak będzie? Przekonajmy się wspólnie. 20. A nie, kolejne Ferrero Cushion, też w białej czekoladzie. Czyli dwa pod rząd były białe. Ok. Czekoladki wszystkie już dzisiaj za nami. Lecimy z alkoholami. 17. O, jakiś ładny różowy. Chyba go jeszcze nie było. Zaletrał. Kremowy likier z whisky. To może być bardzo ciekawe. Bardzo mi się to podoba. Ok, 18. Marakuja wanilia. 15%, ten ma mniej, a ten jest 17% 100%. Ok, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? 20. I zostanie nam jeszcze 19. I tutaj mamy, o, też ten sam, co w dniu poprzednim, czyli ten śmietanowy likier. I 19 jeszcze. Zielony chyba już był. Tak, kwaśne jabłko. 18%. Więc tak. 4 buteleczki mamy. I lecimy dalej. Może od razu tutaj po kolei, jak mamy balę, to lecimy z nią. Tylko was tutaj trochę tam wyżej. No i lecimy. Co my tutaj mamy? 20. Czyli dzień dzisiejszy. Mamy żel pod prysznic o zapachu mandarynek. No i teraz, czy wy go to zobaczycie? Jest. Dalej. 17. Zipcein. Mamy krem 24-godzinny. No, pokażesz się? Jesteś. Achcein. 18 z tej strony. Mamy maseczkę do twarzy. O, gdzieś mi tu uciekła. O, nawet podwójną. Z ekstraktem z alg do suchej skóry. A w zasadzie twarzy. Ok. I zostało nam ostatnie. 19. Coś fajnego w sprayu tutaj mamy. Chodź. I to jest odświeżający spray o zapachu różanym, więc też się na pewno przyda. Ok, przedostatni kalendarz mamy Douglas 20. Tutaj widzę takie duże okno, więc sobie je jako pierwsze otworzę. Duży jakiś tutaj produkt i jest to z Douglasa Home Spa i jest to pianka pod prysznic. Ciekawa jestem tego. Jeśli chcecie, to oczywiście mogę tam dać wam później znać, jak mi się to sprawdziło, bo sama jestem tego bardzo ciekawa. Ok, u góry tutaj mamy też 18. Wyciągamy maseczka chyba do włosów. Protein Repair. Ok, maseczka do włosów. Do suchych włosów to też mi się przyda. I tutaj również firmy Douglas. 17 jest tam z boku. Też spore okienko. I też coś, o, coś, co dawno już chciałam sobie kupić. Czyli widzicie te żelowe pod oczy płateczki. Hollywood Skin. No, to mi się na pewno przyda. Super. I ostatnie okienko. Co nam jeszcze tam zostało? 19, taka mała tam w rogu. A w niej mamy... Co to jest? Nie wiem. A, to jest to peeling rozświetlający. Więc oczywiście również mi się przyda. I bardzo chętnie go przetestuję. No i fajnie. Ok, czy to wszystko? Nie, jeszcze został nam nie Douglas, tylko Real.
mój ulubiony kalendarz. Chociaż w tym roku wam powiem, że Douglas, no naprawdę, się spisał. Znacznie lepszy niż w zeszłym roku. Lecimy z 18, którą mam tu u góry. Nie wiem, czy wy to widzicie. Chyba tak. 18. Co to jest? O, coś, czego nie lubię, czyli krem do rąk. Aczkolwiek teraz to by mi się pewnie przydał na tą porę roku. No i czy wy go tu w ogóle zobaczycie? Jest. Ok. 18 mamy. Tutaj 17 jeszcze. O, czarna maska. To też coś, co bardzo lubię. Mam w ogóle z tej samej chyba firmy całą tubkę. Peel off. I powiem wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zawsze, znaczy zawsze, ostatnio jak była Renatka, to bardzo często sobie ją robiliśmy. No, więc tak, zdecydowanie się przyda. Co my tam jeszcze mamy? 19. Z Weledy mamy żel pod prysznic. On też był w zeszłym roku, więc na pewno wiecie, na pewno też go już widzieliście. Ok, i jeszcze jedno okienko, ostatnie, 20, takie szerokie. O, też coś, co było w zeszłym roku. Z Batiste suchy szampon tropikalny. Na jakieś wyjazdy, takie małe opakowanie się na pewno przyda. Albo wiecie, gdzieś na czarną godzinę schowany w szafie, jakby mój się suchy szampon skończył, to zawsze mały mam gdzieś w zapasie. Więc na pewno i on mi się przyda, chociaż ja najbardziej lubię ten volume. No ale wiecie, też takim nie pogardzę. No i dobra, kochani, ja teraz uciekam, wkleję wam jeszcze ten mały haul zakupowy, który tam wcześniej zrobiłam, a teraz się z wami żegnam, życzę wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym dniu Vlogmas, no i w kolejnych odcinkach zdrabkowych. Buziaki, pa, pa!